Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Spór w sprawie Trybunału można rozwiązać tylko w Polsce. Takie przesłanie wypływa ze spotkania premier Beaty Szydło z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Pytanie, czy opozycja chce rozwiązania tego sporu. A wczorajsze spotkanie zorganizowane z jej inicjatywy nie przyniosło żadnych rezultatów. Opozycja wciąż stawia twarde warunki. Wczorajsza wizyta wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa zostanie dziś omówiona na forum Komisji. Wszystko wskazuje na to, że dziś nie będzie opinii w sprawie Polski. Po spotkaniu Timmermansa z premier Beatą Szydło płynie bardzo jasny przekaz. Klucz do rozwiązania politycznego problemu leży w Polsce. Politycy zapewniali, że była to dobra, konstruktywna rozmowa. Premier Szydło podkreślała, że rząd jest gotowy na wprowadzenie zmian, które kryzys mogą rozwiązać. Poinformowałam pana przewodniczącego, w którym kierunku będziemy proponowali, jakie zmiany będziemy proponowali. Zgodziliśmy się też oboje, że to jest oczywiście kwestia, którą Polska musi rozwiązać sama. Z kolei Frans Timmermans zapewniał, że komisja dołoży wszelkich starań, żeby wesprzeć wszystkie strony konfliktu. Pani premier powiedziała wprost, że razem z innymi siłami politycznymi już spogląda na kierunek rozwiązania tego problemu, że został już nawiązany pozytywny dialog w przeciągu ostatnich tygodni na temat tego problemu i że będzie to rozwiązanie trwałe. Opozycja brakiem negatywnej opinii w sprawie Polski była wyraźnie rozczarowana. Mam wrażenie, że ta piątkowa wojna, która miała miejsce na sali sejmowej, była zupełnie niepotrzebna w związku z tym. Niestety kończy się porażką, bo ustępstwami. Ewa Kopacz mówi o ustępstwach rządu jako o porażce, choć właśnie tego domagała się opozycja w sporze o Trybunał. W tym samym czasie, kiedy premier Szydło rozmawiała z wiceprzewodniczącym Timmermansem, w polskim parlamencie trwało spotkanie wszystkich klubów inicjowane przez Platformę Nowoczesną i PSL. Prawo i Sprawiedliwość w charakterze obserwatora reprezentował poseł Maciej Małecki. Nie padły żadne konkrety. Ja przyznam, że wyszedłem nieco rozczarowany. Opozycja nie przedstawiła żadnego jednolitego stanowiska w sprawie zmian ustawowych. Opozycja nie przedstawiła żadnego jednolitego stanowiska w sprawie zmian w Konstytucji. I opozycja tak naprawdę powtórzyła te wszystkie pomysły, te informacje, które Polacy już doskonale znają. Platforma wciąż stawia twarde warunki porozumienia. Bardzo twardo o tym mówimy. O zaprzysiężeniu trzech sędziów, o wydrukowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. O tym, że trzeba stworzyć przestrzeń do rozmowy i do decyzji, które pozwolą nam wyjść z tego konfliktu konstytucyjnego. Te warunki podtrzymuje również Nowoczesna. Jeżeli nie zostaną one spełnione, będziemy mieli do czynienia z łamaniem konstytucji, mówi Katarzyna Lubnauer. To jest burzenie porządku prawnego, dlatego że za moment będzie w ten sposób, że będziemy mieli wyroki, które nas powinny obowiązywać i będziemy mieli instytucje, które nie będą uznawać tych wyroków. Pytanie, czy Platforma i Nowoczesna chcą w ogóle rozwiązać ten spór. W zeszłym tygodniu żaden z przedstawicieli tych partii nie pojawił się na spotkaniu zorganizowanym przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. To była świetna okazja dla tych ludzi, którzy mają uczciwe intencje. To była dobra okazja dla ludzi, którym naprawdę zależy na rozwiązaniu sporu o Trybunał Politycznego, żeby przyjść i położyć na stole swoją propozycję i powiedzieć, to jest moja propozycja. Chcemy o tym rozmawiać. Jesteśmy gotowi na kompromis. Do kompromisu potrzebna jest wola dwóch stron. Prawo i Sprawiedliwość, jak mówi poseł Małecki, chce porozumienia już od kilku miesięcy. Pani premier Szydło zaproponowała opozycji. To opozycja niech wskaże większość sędziów w Trybunale, czyli 8, a rządząca strona tylko 7. Nie chcieli, odrzucili to. 14-1, tak jak było, to jest demokracja. 8-7 dla opozycji to uważają Białoruś. Ale potem były dwa spotkania u marszałka Kuchcińskiego. Marszałek Kuchciński powołał zespół ekspertów niezależnych, którzy mają przedstawić, wypracować pomysły rozwiązania tego problemu. Proponujemy powołanie podkomisji, która zajmie się merytorycznie pracą nad tymi projektami. Dziś jest projekt nasz Prawa i Sprawiedliwości i projekt Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chcemy nad tym pracować, chcemy rozmawiać. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podłożenie ładunku wybuchowego w autobusie we Wrocławiu. Jak poinformował komendant główny policji, jest nim 22-letni student trzeciego roku jednej z uczelni wyższych. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany na terenie województwa lubuskiego w rodzinnej miejscowości.
Jak podkreślał nadinspektor Jarosław Szymczyk, zatrzymanie było wynikiem pracy specjalnie powołanej do tego zadania grupy policyjnej. Nadaliśmy tej sprawie najwyższy priorytet i skierowaliśmy do jej rozwiązania najlepsze środki. Kiedy tworzyliśmy tą grupę, nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że lepszych ludzi w polskiej policji być nie mogło do rozwiązania tej zagadki. I dzisiaj okazuje się, że mieliśmy pełną rację. W akcję zaangażowani byli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Dziś podejrzany zostanie przesłuchany. Zostaną mu także przedstawione zarzuty. Śledztwo zostało wszczęte jako usiłowanie zabójstwa jednym czynem wielu osób przy użyciu materiałów wybuchowych, w związku na ten autobusie, a także wprowadzeniem zagrożenia i niebezpieczeństwa zdarzenia wobec osób, które znajdowały się na przystanku autobusowym. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak pogratulował i podziękował policjantom za profesjonalizm i zaangażowanie w śledztwo. Po wydarzeniu takim jak dzisiejsze możemy powiedzieć wprost, że polska policja może zapewnić, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju. Ładunek wybuchowy podłożony przez 22-latka eksplodował w ubiegły czwartek we Wrocławiu. Chwilę wcześniej podejrzaną paczkę wyniósł z autobusu kierowca pojazdu. Dziś zostaną wznowione negocjacje pielęgniarek z dyrekcją Centrum Zdrowia Dziecka. Na protest w warszawskim szpitalu rozpoczął się wczoraj rano. Protestujące domagają się m.in. podwyżek wynagrodzeń. Protest rozpoczęty przez pielęgniarki w Centrum Zdrowia Dziecka polega na odejściu od łóżka chorego. Akcja nie jest prowadzona na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz na oddziałach neonatologii, patologii i intensywnej terapii noworodka. Dlatego dyrekcja szpitala nie podjęła decyzji o ewakuacji szpitala. Pielęgniarki domagają się podniesienia wynagrodzeń, które zachęcą nowe osoby do podjęcia pracy w instytucie i powstrzyma obecną kadrę przed odejściem. Obecnie każdego dnia w instytucie brakuje około 70 pielęgniarek. Ministerstwo Zdrowia apeluje o zmianę formy protestu dla bezpieczeństwa pacjentów. Podobne działania podjęła dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka, która apeluje o zaprzestanie strajku, powołując się na zagrożenie życia i zdrowia pacjentów. W piśmie skierowanym do pielęgniarek nie podano jednak żadnej propozycji rozwiązania sporu. W Turcji odbędzie się dziś pierwsze posiedzenie nowego gabinetu pod przewodnictwem Recepa Erdoğana. Wczoraj prezydent zatwierdził nowy rząd. Na czele nowego rządu Turcji stanie dotychczasowy minister transportu i wieloletni sojusznik prezydenta Binali Yildirim. Został on wybrany na przewodniczącego rządzącej konserwatywno-islamskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju na nadzwyczajnym kongresie tego ugrupowania w Ankarze. Kilku kluczowych ministrów zachowało posady, w tym w resortach odpowiedzialnych za gospodarkę. Tekę ministra finansów obejmie nowa osoba, Naci Akbal. Nie wiadomo jednak, czy będzie ona nadal odpowiedzialna za całokształt gospodarki, a ta jest bardzo ważna w tureckim kraju. Gospodarka jest bardzo znacząca. Gospodarka to nie bankowość, ekonomia i pieniądze. Gospodarka oznacza produkcję. I to właśnie produkcja jest ważnym elementem w tureckiej gospodarce, dodał nowy premier. Zrobimy wszystko, aby wspierać zwiększenie inwestycji we wszystkich regionach Turcji oraz produkcji bez pogorszenia dyscypliny finansowej Turcji. Zmiana nastąpiła również na stanowisku ministra do spraw Unii Europejskiej. Został nim rzecznik Partii Sprawiedliwości i Rozwoju Ömer Celik. Zmiana tureckiego ministra do spraw Unii Europejskiej ma miejsce w kluczowym momencie w stosunkach między Ankarą a Unią Europejską. Warto zwrócić uwagę, że to poprzedni minister negocjował podpisaną 18 marca kontrowersyjną umowę turecko-unijną w sprawie migrantów. Wpuszczenie tej fali tureckiej do Europy będzie próbą realizacji tego, czego nie dało się zrobić w pierwszym rzucie. Wiemy, że już 1,2 miliona przybyszów, głównie muzułmańskich, znalazło się w Europie, ale Europa w tej chwili odpowiedziała już nie. Większość krajów, głównie Grupa Wyszehradzka, powiedziała nie chcemy. Wypowiadając się na zakończenie szczytu humanitarnego w Stambule, Erdoğan oświadczył, że dotychczas nie wpłynęły pieniądze obiecane Turcji przez Unię w ramach porozumienia migracyjnego. Prezydent oznajmił też, że turecki parlament zablokuje proces legislacyjny, jeśli Ankara nie uzyska zniesienia wiz do końca czerwca.
Kolejni obywatele Korei Północnej uciekli z restauracji, w której pracowali w Chinach. Osoby te wkrótce trafią do Korei Południowej. Korea Północna prowadzi 130 restauracji z północno-koreańskim personelem w 12 krajach. Według południowo-koreańskich mediów chodzi o 2 lub 3 kobiety w wieku około 20 lat, które pracowały w północno-koreańskiej restauracji pod Szanghajem. Ze względów bezpieczeństwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej unika podawania danych na temat uciekinierów. Nie możemy potwierdzić liczby osób, które uciekły z restauracji prowadzonej przez Koreę Północną poza jej granicami, jednak doniesienia o tym są prawdziwe. Chińskie MSZ oświadczyło, że nic nie wie o tej sprawie. Jest to druga w tym roku ucieczka północno-koreańskiego personelu z zagranicznych restauracji prowadzonych przez komunistyczny reżim. Na początku kwietnia do Korei Południowej uciekło 12 kelnerek i kierownik restauracji z północno-koreańskim personelem znajdującej się w mieście Ningbo na wschodzie Chin. Pjongjang oskarżył Seul o porwanie kobiet. I to wszystkie informacje. Za chwilę prognoza pogody. Zapraszam. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad północno-wschodnią, północną i środkową częścią Europy dominować będą wyże. Nad pozostałą częścią kontynentu niże z frontami atmosferycznymi. Warunki pogody nad Polską kształtować będzie wspomniany niż. Dziś na wschodzie, nad Skandynawią i na zachodzie dużo chmur z opadami deszczu i lokalnymi burzami. Natomiast na pozostałym obszarze więcej pogodnego nieba. Najniższa temperatura w Londynie około 13 stopni, a cieplej w Rzymie i Atenach około 24. I zmieniamy mapę. We wschodnich, południowych i środkowych regionach zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu i burzami. Na północnym zachodzie możliwy deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Od 20 stopni w Gdańsku do około 25-26 na Kujawach. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy, podczas burz porywisty. Ciśnienie będzie rosło i wyniesie około 1010 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam!